Dzisiejsza uroczystość jest przypomnieniem promocji doktorskiej pana profesora Andrzeja Kostrzewskiego, która odbyła się 50 lat temu. My zgodnie z akademicką tradycją przypominamy te miłe chwile związane z nadaniem tego stopnia panu profesorowi. Bożyszcze studentek i studentów. Taka jest prawda. Ze 100 lat prawie istnienia Koła Naukowego Geografów, 48 bądź 42 to jest dzieło profesora. Od początku do końca to jest trudny do pobicia rekord. To jest człowiek, który został nauczycielem roku, a przy tym miał czas prowadzić naukę. Nie zachłysnął się działalnością organizacyjną, tylko nie odszedł z nauki. I na tym chyba polega jego wartość, że umiał zachować relacje. No i tak działać skoncentrowanie, że z żadnego pola nie wypadł. Ogromne szczęście w uczelni pracować od początku mojej pracy zawodowej w naszym Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. To wielkie zadowolenie dla mnie i wielka radość. W zmieniającym się uniwersytecie, w zmieniającej się strukturze uniwersytetu, ale w niezwykle przyjaznej atmosferze. Trzeba mieć po prostu pasję. Dla mnie rzeczywiście geografia, praca naukowa, nie było to poświęcenie, było to ogromne zadowolenie i satysfakcja. Zawsze stwierdzam, że praca naukowa jest pewnym zakonem. Jest zakon w sensie czasu, wymaga poświęcenia czasu, nawet tego swojego prywatnego. Geografia ma taki przedmiot badań, że umożliwia jeszcze zapoznanie się z krajobrazami świata, z czego korzystałem od Arktyki, Antarktyki, po pustynie Afryki i Australii.